Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jora i witam was podczas kastowanego przeze mnie mecza, który został wcześniej rozegrany, ale powiedzmy, ja jeszcze sobie tutaj go komentuję, by spotęgować, mam nadzieję, wrażenia z tego meczu. Meczu z trybu multiplayer w nowym trybie 6 vs 6, czyli powiedzmy jeden główny champion ze swoimi towarzyszami przeciwko drugiemu graczowi. Tego typu i mam nadzieję, że filmy z tej serii zaczną pojawiać się regularnie i że będzie to pokaz powiedzmy jakichś umiejętności, jakiegoś zróżnicowania, ponieważ no, to jest kwestia też tego, że nie mogło to wyglądać na zasadzie, że dwie armie różnych raz biją się między sobą, ponieważ w edytorze trudno jest zmodyfikować każdą inną rasę. Najlepiej jest modyfikować właśnie bohaterów runicznych i to daje bardzo fajne możliwości do toczenia bardzo fajnych bitewek. I tak, miałem do dyspozycji jakby dowolnej klasy przeciwników właśnie o dowolnych umiejętnościach. I tak, no oprócz tego, że mam głównego bohatera, który jest lekkim wojownikiem, który powiedzmy odseparowane cele szybko zdejmie albo będzie im zagrażał. No i ma on dodatkowe buffy do speeda. No to, ale tutaj już się toczy pierwszy fight. Może być może trochę więcej sobie pogadamy o tym w jakiejś przerwie, ale tutaj mamy już masowe zamrożenie ze strony Maga Stiga, mojego oponenta. Moim oponentem jest mój kuzyn. Więc no, pozdrawiamy. Więc to pierwsze ofiary pociągnęła ze sobą ta potyczka. Umarł nam czarnoksiężnik Severus i przywołany golem przez Maga Stiga. Nie pożyje za długo, ale no, taka jest rola przyzwańców. Odciągają na tą chwilę. Nie uważam w tym trybie przyzwańców za super efektywnych, chyba że miałoby być ich naprawdę dużo. Tak? Ale dobra, jako że mapę dzieli strefa, powiedzmy, strefa działania Menhiru. Być może zaraz zobaczycie, na czym to polega. Jak widzicie, bohaterowie przeciwnika świecą się, to znaczy, że otrzymują obrażenia na skutek działania Menhira, ale z czasem działanie tego Menhira słabnie. Do tej pory można jakkolwiek przeciwdziałać temu i powiedzmy pikować bohaterów przeciwnika jednego po drugim, by osłabiało to jego energię runiczną, bądź by stwarzać sobie okazję do zniszczenia monumenta, tak? No jak widać, nie mam specjalnie kompu pod to, by można było te budynki niszczyć, menhiry i monumenty, ale mam już pierwszą pestilence narzucony przez Maga Severusa. Jest on wprawdzie otoczony, ale nie jest on tak mało żywotny, on ma chyba 2500 HP razem ze swoimi itemkami. A w międzyczasie cały czas bohaterowie przeciwnika otrzymują obrażenia na skutek działania menhira. Więc no, może to na początku wydawać się takie, że tak powiem, walenie konia, ale póki co, no to frontline engagement wygrywa mój przeciwnik z uwagi na większą liczbę ciężko zbrojnych wojowników w swojej kompozycji, tak. No a oprócz tego, nie, może pogadam o tym później, bo Pestilence póki co jest też narzucony na kapłance. I tak, znowu nakłada czarnoksiężnik Severus to zaklęcie, wojowniczka Sylvana z buffem do speeda, ale ona jest na low HP i moi łucznicy po trochu ją pikują. No dobra, mamy aktywnie aurę niezdarności uaktywnioną przez Severusa, więc no jest to bohater o wyjątkowo bogatych talentach. Mamy też celny strzał uaktywniony przez łucznika Tralsona. Przy czym każda jednostka ma różne specjalizacje. Wojowniczka Sylvana po stronie mojego przeciwnika, oponenta, padła. Padła też kapłanka Siobe od... chyba też od Pestilensa albo od strzału moich łuczników, mam dwóch łuczników w swojej kompozycji i padł od zarazy również Sander po stronie mojego przeciwnika. I tak, no tutaj przynajmniej w końcu przewaga zaczyna się rysować po mojej stronie.
wygrywam skirmish fight i tym, że mogę, w zasadzie muszę kajtować mojego przeciwnika, bo gdybym wdał się w bezpośrednią walkę z jego ciężko zbrojnym wojownikiem, no to byłoby to złe. Być może w międzyczasie właśnie trwania tej walki, kiedy będzie taki moment, w którym będzie można odpocząć, to pokażę wam statystyki, no, bohatera mojego przeciwnika, głównego czempiona. Zarzucił ripostę i póki co strzelałem po nim łucznicy, jednak robią mu dużo. On ma cały czas zielone HP, a on może w każdym razie narzucić sobie blessa, może twardość sobie narzucić, endurance or something. W każdym razie teraz łucznicy celują po kapłance przeciwnika, po magach. I w każdym razie na pewno było błędem w trakcie tego meczu to, no, moi bohaterowie są względnie zdrowi, więc wychodzę zwycięsko. Przeciwnik stara się przegrupować, ponieważ to jedyne co mu zostaje. Musi być blisko swoich magów, by być zdolnych ich ochronić przed moim asasynem, ale oprócz tego mam jeszcze dwóch łuczników do ich pikowania. Czy zdolnego, to nie powiedziałbym, bo jakby podczas kompletowania swojego buildu wyszło parę, powiedzmy, mało ujednoliceń i mało synergii. Ale takie, które wynikały jedynie, powiedzmy, z zagapienia się, bądź po prostu niepamiętania, bo dawno nie sięgałem w sumie po ten tytuł. I tak, dosyć bezczelnie staram się zabić mu tych kilku bohaterów, ale jest Warcry narzucony. Ale jest też narzucone leczenie od strony Prista Carmeliusa, no, kapłana. Ma leczenie i masowe korzenie unieruchamiające przeciwników. No dobra, był to ciepły skirmish fight. Nie trafiłem sobie i to mogło mnie kosztować życie któregoś z bohaterów. Max Steak próbujący znowu masowe na zamrożenie narzucić. Jesteś możliwy do narzucenia też masowa zamieć, więc no, z tym należy się zamieć, ale z tym się liczy duży cooldown i duży wydatek many. Max Steak jest już pod Pestilensem i wystarczą ostatnie strzały, by to wykończyć. I tak, Max Steak właśnie padł, więc przez jakiś czas nie będzie co zatruwać mojej armii, on powinien względnie szybko wrócić. I tak, wojowniczka Sylwana też zostaje wypolowana w tym lesie, w tym zagajniczku. Też kwestia narzuconego Pestilensa, więc powiedzmy czarnoksiężnik Severus jest MVP po mojej stronie. A MVP oczywiście jest to może albo Max Steak, albo główny champion mojego przeciwnika, którego cały czas muszę omijać, bo jeżeli uda mi się zbyć bezpośrednio w nim walkę, to będzie to oznaczało śmierć któregoś z moich bohaterów. Ale tak, no na razie pada kapłanka Sioby, chyba Sioby, to ta, która narzuca aurę wszechmocy, aurę wieczności. No i tak, na frontline mam wojownika Korda, jest to całkiem durable wojownik, ale jednak on specjalizuje się w czymś innym, w holding things. Mam tu na myśli po prostu przetrzymywanie rzeczy w momencie, kiedy inne moje jednostki robią DPS-y. Ma całą masę HP i bardzo dużo pancerza, ale nie jest on zbytnią groźbą, jeżeli chodzi o zadawane przez niego obrażenia, ponieważ nie ma on umiejętności z tym związanych za bardzo, to raz. A dwa, no jest dość powolny, w związku z czym przeciwnik wie, że nie musi się z nim bić, by wygrywać fajty, tylko celuje w bardziej wrażliwe, bardziej wartościowe targety, które wnoszą na pole walki dużo więcej niż po prostu gonienie przeciwnika, którego nie może dogonić. Więc no, ze względu na to jestem skłonny przyznać, że wojownik Kord nie przydał mi się tu za bardzo. Nawet jeżeli gonił magów, no to nie był nic... no i stwarzał presję mojemu przeciwnikowi, to nie był w stanie nic zabić, nic zniszczyć. Może lekkie nacięcia zrobić na moim przeciwniku. No i może też swoje też zrobiło to, że
Przed walką zapomniałem też po prostu umiejętności bojowe narzucić tutaj na pasku zadań dla swojego bohatera, ponieważ ja tworzyłem swoją kompozycję i z tym już szedłem do bitwy i po prostu musiałem zapomnieć. Zdarza się, tak. Ale myślę, że godne jest to przedstawienia, ten tryb. Tym bardziej on ma jeszcze niedopracowane reguły, ale to można zawsze zrobić wraz z dopracowaniem niektórych dysbalansów w tej grze póki co. No mam masowe zamrożenie znowu. To jest okazja znowu dla mojego przeciwnika, by narzucić mi całą masę obrażeń. Na szczęście wojownik Kord jeszcze wytrzymuje, ale jak długo? Mógłbym jeszcze próbować go leczyć, ale on też nie mógł w stanie sam się leczyć, ponieważ jego bless nie był w stanie go użyć, ponieważ był zamrożony. Tak, i tutaj tak, no tutaj jest chyba jeden za jeden, albo nie, to ja straciłem dwóch bohaterów, straciłem Korda i Priesta Carmeliusa, więc no... dosyć dotkliwa, dosyć dotkliwe straty. I co mamy jeszcze? Tak, i mój Warlock Severus nakłada na chyba którąś z kapłanek, albo maga Stiga. Pestilensa, czyli w pewnym momencie on po prostu umrze, albo po prostu będzie nastrzała od łuczy moich łuczników. Więc no, można się tak na tej zasadzie starać się to kombić. No, ja mam taki względny hajt względem mojego przeciwnika. Mam jednego z kapłanów, który leczy, który narzuca masowe korzenie, choć mu się to nie udaje w tym meczu. Mamy właśnie Severusa z Pestilensem. Mamy jednego ciężkiego wojownika do przetrzymywania rzeczy, choć w tym wydaniu średnio mu to wychodzi. Mam dwóch łuczników w takim zestawieniu. Jeden pozbawiony jest buffa do run speeda z uwagi na noszony przez siebie pancerz dla hybryd. I to niedopatrzenie też mogło kosztować mnie trochę, a mógłbym sobie pozwolić na wpakowanie więcej obrażeń przeciwnikowi, gdybym miał więcej pole do popisu, tak? I dobra, no jeżeli chodzi o magów, no to oni uciekają przed głównym czempionem mojego bohatera, a teraz niech rzeczy przeniosą się tam, gdzie jest mój główny bohater. Czyli on ma dużo zwinności z 40-poziomowymi wojownikami i odbijając zaklęcia maga Stiga powinien sobie radzić z nimi. I czyli całkiem niezły z niego skrytobójca, omija ciosy przeciwnika, a jednak wraca się, by jednak stwarzać value. I tak, Rolfor rzuca salwą. Czy stwarza tym jakieś dodatkowe value? No, dwóch jego magów jest na low, ale jednak mój bohater też padł i to mnie będzie kosztować większą ilość energii runicznej, żeby odnowić to. I gdyby, no, mnie się wydaje, że no, mój przeciwnik mógłby to dużo szybciej skończyć, wiedząc, że mój bohater nie żyje i nie będzie żyć dłuższy czas. Mógłby po prostu wykorzystać to, by engage'ować w mój monument bohateru, by zacząć go niszczyć, kiedy jestem tak zdezorganizowany bez swojego bohatera. No to wszystko jest na kliknięcie w gruncie rzeczy. Jednak on się przegropowywuje i no w zasadzie ciężki wojownik mógłby sam to wszystko porobić, tak? I czy mógłby sobie robić też coś w międzyczasie z łuczników, którzy strzelają po nim, kiedy niszczą monument? No, nie wydaje mi się. Po prostu ten mógłby niszczyć monument i no, bo być może już, no, to jest moment, w którym być może powinniście zobaczyć statystyki bohatera mojego przeciwnika. No, jak sami możecie zobaczyć, no już ponad 250 albo... Już nie pamiętam dobrze, nie chcę po prostu tutaj patrzeć, żeby nie dezorganizować swojego komentarza. Prawie 250 siły i jakby 0 punktów przeznaczonych w zwinność, ale jednak cała masa przeznaczona w HP, co jest jakby samo w siebie obroną przed zaklęciami, co czyni po prostu z niego super... super, no, kawał mięsa, ultra i... Piece of beef, przepraszam, wołowiny, po prostu soczystego mięsa. No i jeszcze Menhir działa, ale jak widzicie, nie zadaje on tyle obrażeń co wcześniej, nie zadaje on 400 obrażeń w perspektywie procentowej, tak? Należy mieć na uwadze.
I zadaje ono szczątkowe obrażenia, niedługo Menhir przestanie być chroniony całkowicie przez to. Ale jednak wykorzystuję mobilność swojego bohatera. No, jednak część moich bohaterów została zamrożona. Być może się odmrożą. Tak właśnie. I jednak zostaje aura niezdarności narzucona moich przeciwników, by była mniejsza szansa na trafienia przez nich. Ale oprócz tego mam właśnie Pestilensa, tak? No jednak Severus traci trochę HP. A mój bohater też nie robi tylu obrażeń, ile bym chciał. No to więc skłaniam się przeciwko Menhirowi. I tutaj jest szansa na zadziałanie tego w znacznie lepszej mierze. I mamy Severusa uleczonego, może on szybciej biec, w związku z tym trudniej będzie go wypikować. Znowu uleczony przez kapłana Carmeliusa, aura regeneracji. Od ostatniej aktualizacji właśnie na rzecz tego trybu multiplayer aura regeneracji dostała znaczne buffy i mniej więcej działa ona tak samo jak aura leczenia. W związku z nerfem samej w sobie aury leczenia, więc to należy mieć na uwadze. Jakby no, dostała ona należyte nerfy, ponieważ w związku z tym, kiedy ona działa, ta aura leczenia, nie trzeba mikrować, co jest jakby dużym buffem, kiedy przychodzi co do wykorzystywania pełnego potencjału całej kompozycji, tak. Więc no, kiedy dany bohater ma aurę leczenia, nie musi nic więcej robić, tylko po prostu leczenie przychodzi do jednostek, które trzeba, no to jest to massive buff. Bindstone, nie trzeba go więcej niszczyć, jest on, nie ma on wielu HP, więc no, lekki wojownik też może go względnie szybko zniszczyć w połączeniu ze swoją szybkością. Więc no, jeżeli uda się zabić bohatera, awatara mojego przeciwnika, no to on się już nie odrodzi, co by znaczyło no w zasadzie już wygraną gierkę, tak. Ale tutaj znowu masowe zamrożenie, jest znowu synergia i wszystko jest pozamrażane i masakrowane. Już zdążyłem stracić wszystkich swoich czarodziei, kapłana Severusa. Po prostu muszę się wycofać, to oznacza hype. No jakby super Death Star ze strony mojego przeciwnika zastosował super meta things, takie jak właśnie masowe zamrożenie. Mamy też aury wieczności buffujące wszystkie staty swoim sprzymierzeńcom, buffujące w tym właśnie super Death Starowych ciężkich wojowników przeciwnika. No tak, Priest Carmelius został przechwycony, teraz Severus będzie miał tutaj znaczącą rolę do odegrania ze swoim Pestilensem. A Max Steak zdał się, to jego miałem nadzieję właśnie sobie ustrzelić. A jednak zrobić to bardzo bliska, nie, najpierw idzie pod ostrzał wojowniczka Sylvana. Biją już mi monument i jakby na podorędziu mój przeciwnik ma już bardzo dużo obrażeń. W połączeniu ze swoim bohaterem jest tutaj też ciężki wojownik Sander, wojowniczka Sylvana, więc to też są obrażenia. Jest kapłan Martikus. Co? Czy mój przeciwnik wytoczył potrójnego priesta i potrójnego wojownika? Czyżby zastosował goatsy? Tak jak kiedyś w Overwatchu. To by było druzgocące dla mnie, to jakby powód, dla którego... No i tak, Severus znowu mi padł, to powód, dla którego mój kite build nie był skuteczny przeciwko czemuś takiemu. Ale w przyszłości mam nadzieję zobaczyć, co on tam miał. No na pewno miał Magastiga, miał kapłankę Siobe i miał kapłana... Czy to może mój był kapłan? Już zapomniałem, jak kapłan przeciwnika miał na imię. I w związku z tym, no tak, dwóch ciężkich wojowników, jedna lekka wojowniczka Sylvana i trzech kapłanów. To jest ekstra przeżywalne. So hard to deal with. Więc no to tłumaczy nieśmiertelność. Tak, wojowniczka Sylvana. Pestilence i kapłan Martikus właśnie. Był Siobe, był Martikus i jeszcze jeden chyba kapłan
Aha, i był Stig. Nie, no więc nie było to Ghost Type Build, a raczej super durable build, bardzo przeżywalny. Być może wiedząc, mój kuzyn wiedząc, że jedną kapłanką może wiele nie ugrać, ponieważ jakby aura wieczności jest utility samym w sobie, to jednak no, kapłan Martibus też chyli się półupadkowi mimo aury kondycji, tak, aura kondycji jest super też. To dodatkowo zwiększa durability całego kompu, to sprawia, dlaczego moi łucznicy byli tak beznadziejni. Więc no... Mój build miał bardzo dark time przeciwko temu, co zastosował mi przeciwnik. Ale co mamy tutaj? Mamy próbę asasynacji na Stygu, który... którego zaklęcia nie działają na mojego bohatera. No i próba outkite'u mogę wykorzystać, próbować wykorzystać to, że bohater przeciwnika, główny champion, jest wolniejszy. I mogę wykorzystać swoją szybkość, swoje dodatnie punkty na run speedzie, by go outkite'ować, by sobie stworzyć okazję do asasynacji Stiga, bo no nie powiem, te zamrożenia dotkliwie spotkały się. Mój komp się z tym spotkał i odczuł tego ciężkie konsekwencje. Próba asasynacji, wciśnięcia mu kilku hitów do momentu, kiedy niszczę mu monument, ale chyba ten monument nie chce mu się zniszczyć, I guess. No teraz jest powiedzmy bardziej sleepy moment. Cały czas próba wykorzystania i znowu próba asasynacji, wciśnięcia kilka ciosów Stigowi, który dysponuje głębokim zamrożeniem. Więc no jest to mocne. Jest on mało przeżywalny, ale ma on na podorędziu bardzo potężne zaklęcie. Używa teraz wezwania golema. No one nie robiły w trakcie gry może wiele, ale... jest to kolejny... As in his sleeve. Another card in his sleeve. Szczegółowi. No dobra, no tutaj sam, jako że jest on zbyt dobrze broniony, to przynajmniej stwarza no jakby okazję ku temu, by niszczyć monument. Powoli to idzie Kordowi, ale przynajmniej nie pozwala się to bohaterowi, czempionowi przeciwnika ruszyć. No tutaj czasem się te animacje glitchują i w stanie zamrożenia, kiedy umierają te jednostki, to one tak zostają, ale no nadal oznacza to, że one są martwe, tak? I tak, i wychodzi kapłan Martikus, być może uda mu się zadać tych kilka ciosów. Kapłanowi Martikusowi. Chyba ma on jakieś większe leczenie, jeszcze aurę wytrzymałości. Coś niesamowitego. No i tak, z trzema magami przeciwnika bije się mu jeden kord. Ale przyszedł w końcu etap, w którym... no, bije się przeciwko przeciwnikowi, no i nie mógł nie zostać schwytany, ponieważ przeciwnik ma aurę szybkości. Ma on czempiona wojownika po swojej stronie. I odczuwam już jakby... w związku z tym coraz bardziej dark time w związku z... z tym kompem rozgrywanym przez przeciwnika, tak, na który ja muszę grać. Więc no, dzięki aurze wytrzymałości i tak jestem w stanie dzięki swoim łucznikom szybko zdejmować tych magów. Ale gdyby nie mieli tej aury wytrzymałości, no to jak piękne by to było. I należy, według mnie należałoby oczywiście bardziej dopracować zasady, powiedzmy, no,
turniejowe w związku z rozgrywanymi tymi grami. Myślę, że można by było pomyśleć nad pikami i banami i do tego prowadzić do tego, by nie było mirror imageów, tylko wybierać tak jak w grze MOBA bohaterów, czyli na zasadzie draftu, czyli team 1 wybiera jeden pik, potem team 2 wybiera dwa piki, potem team 1 wybiera dwa i tak cały czas na przykład. Tak. No, trwa być może outkite na moim przeciwniku i jako, że nie jesteśmy doświadczeni w tym trybie, zaczynamy dopiero. Więc nie wiem, że Menhir można zniszczyć tylko raz i on się nie odnowi. Ale no, na początku jest on dużym value, ponieważ on odciąga przeciwników swoją mocą zadawanymi obrażeniami. I nawet chyba otrzymywane leczenie nie jest w stanie przeleczyć tych obrażeń. Jest to tak, to są tak silne obrażenia. No cóż, monument bohatera przepraszam, Menhir zniszczony, w związku z czym wystarczy jedna śmierć do tego, by dostać bardzo silną przewagę. Ale z aurą wytrzymałości, starczą super wytrzymałością, super pancerzem całego buildu i masowym zaproszeniem, do którego strach się zbliżyć, no to nie sądzę, by to miało odgrywać większą rolę przeciwko temu. Być może się już powtarzam, staram się ujmować to w inny sposób. I Warlock Severus ucieka, ale chyba zostanie dogoniony, bo już zaczyna kuleć i zostaje dobity. 419 obrażeń, to za wiele dla sobie. Staram się go wskrzesić znowu, jednak ten nie może się odnowić przez to, że no, monument mój dogorywa, a monument bohaterów mojego przeciwnika dalej ma się świetnie. Ponieważ nie mam obrażeń przeciwko temu. Tak, kolejny mag jakby zostaje zespałniony i być może nawet zdąży go spikować. Jako, że łucznicy nie robią nic szczególnego w niepobudnych, staram się ich wysłać, by wytropili tego maga. No i mój monument ma się źle, ale mag stick przynajmniej też. Nie ma on za wiele HP, jest odciągnięty od swoich sojuszników, którzy mogliby mu narzucać bumsy. Zostaje wytropiony i zgładzony. No i cóż, no i można by było pomyśleć, że mój przeciwnik, mój kuzyn jest pierwszym, który zniszczył mi mój monument. I dlatego z tego względu można uznać go jako wygraną, bo to wideo mogłoby się ciągnąć, ponieważ to była też gierka taka testowa, nie wiadomo co było z czym, ale no, doświadczenia z innych gier, no mogę jeszcze tutaj dorzucić fragment, w którym jestem zdolny wytropić wojownika Sandera, który zdążył zespałnić się z Hero Monument, no i jego kara do movement speedu w połączeniu z moją premią do movement speedu obrażeniami jakby sprawia to wszystko, że jestem zdolny go wytropić. Nie zmienia to jednak faktu, że przegrałem, bo straciłem swój monument bohaterów szybciej od mojego przeciwnika. I tak się to kończy. Tak więc dajcie znać, jak wam się podobało. Zapraszam was na mojego Discorda, gdzie będzie można rozegrać więcej gierek tego typu i być może nawet rozegrać jakieś turnieje w związku z tym. Dlatego mój mod jest na moim Discordzie. Po pobraniu jest tam pliczek tekstowy mówiący o tym, jak z tego korzystać i jak zainstalować tą grę. Jak ma działać. I
Co mam więcej do dodania? Zapraszam do rozgrywania innych gier i jakby na mój kanał, na których inne gry będą rozgrywane. Jakby, no, gry strategiczne to wizytówka tego kanału. Więc jeżeli czujecie nostalgię dla Spellforce'a, no to polecam. Jest to nowy tryb, trochę w innym wydaniu. To wszystko z mojej strony, ja byłem Jora, ja walczyłem przeciwko Filipowi, mojemu kuzynowi, pozdrawiam, gratuluję wygranej i dlatego cześć!